BCA w ostatnim czasie w dietetyce były bardzo gorącym tematem ze względu na ogrom badań, które wyszły właśnie przez ostatni rok czy dwa właśnie na temat tych aminokwasów rozgałęzionych. No i tak jak do tej pory uważało się, że BCA hamują katabolizm, że wspierają budowanie masy mięśniowej, hamują zmęczenie i ogólnie są bardzo przydatne i większość osób powinny duże dawki BCA zażywać, to najnowsze badania wykazały, że BCA. Poza tak naprawdę hamowaniem zmęczenia, no nie mają żadnych korzyści i nie wspierają tutaj budowania masy mięśniowej, nie wspierają tutaj, nie hamują też katabolizmu i tak naprawdę dla większości osób są kompletnie nieprzydatne, a dodatkowo są dosyć drogie, e, zawierają też w sobie kalorie, bo 1 gram BCA zawiera ponad 2 e, kilokalorie, więc dla większości osób będzie zdecydowanie nieprzydatne. No jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej i zapobieganie katabolizmowi, to moim zdaniem w większości wypadków najlepiej sprawdzi się zwykłe białko serwatkowe, które można stosować przed, w trakcie lub po treningu i tutaj też nie trzeba się spieszyć specjalnie z szejkiem potreningowym w niektórych wypadkach, jeżeli ktoś ma cele sylwetkowe jest bardziej zaawansowany tutaj w treningu, to mogą się sprawdzić też EA, czyli niezbędne aminokwasy, no, które są już troszeczkę droższe. A BCA tak naprawdę no, rzeczywiście hamuje to zmęczenie, ale pod tym względem są też myślę, że dużo lepsze metody i suplementy, jak chociażby kofeina, która jest naprawdę tania, która rzeczywiście i efekty treningowe, i poprawia, i hamuje zmęczenie. i Można ją spożyć w postaci suplementu, czy nawet zwykłej kawy, I tutaj dużo lepiej się sprawdzi. Także podsumowując, BCA dla takiego przeciętnego użytkownika siłowni, to tak naprawdę nie ma żadnych zastosowań i myślę, że zdecydowanie lepiej po prostu inwestować w białko serwatkowe, które też jest dużo tańsze, dużo lepiej przebadane i znacznie skuteczniejsze.